Witam serdecznie na kolejnym dniu naszych rozważań adwentowych, na naszej drodze adwentowej do tego cudu nad cudami. Papież senior Benedykt XVI, komentując dzisiejszą Ewangelię na błoniach krakowskich, kiedy odwiedził naszą ojczyznę, mówił, że w sercu każdego człowieka jest pragnienie domu. To pragnienie domu to nic innego jak pragnienie za życiem świętym, szczęśliwym, udanym i pełnym. I chcemy cieszyć się takim życiem szczęśliwym, udanym i pełnym. Dlatego na tej drodze adwentowej szukamy znaków, szukamy ludzi, którzy wskazaliby nam właśnie tą drogę, aby odnaleźć to szczęście. Wczoraj ksiądz Piotr mówił właśnie, że tym szczególnym dniem w tygodniu jest niedziela, dlatego że niedziela jest przypomnieniem o tej najważniejszej prawdzie i celebracją najważniejszej prawdy naszej wiary, jaką jest zmartwychwstanie Pana Jezusa. I niedziela jest pierwszym dniem tygodnia, więc początkiem nowego ładu Bożego. Początkiem nowego, lepszego życia. Po to idziemy właśnie na Eucharystię niedzielną, aby umacniać się w swojej wierze, nadziei i miłości, aby z innym sercem, sercem większym o wiarę, miłość, nadzieję, wchodzić w to życie i odnajdywać to szczęście. I także zapowiedział, że dzisiaj będzie mowa o pewnym człowieku, który nie wyobrażał sobie niedzieli bez mszy świętej. Tym człowiekiem, za chwilę dowiemy się, kto jest, ale posłuchajmy słów jego mamy. Ona powiedziała tak. On nie wyobrażał sobie życia bez Eucharystii. Zanim wyjechaliśmy na wakacje, najpierw dokładnie sprawdzał, czy w pobliżu znajduje się Kościół. To było zawsze jego największe zmartwienie. On naprawdę był świadom, że w każdej mszy świętej spotykamy żywego i prawdziwego Boga. Często powtarzał, że mamy lepiej niż ludzie, którzy 2000 lat temu żyli blisko Jezusa, bo oni, aby Go spotkać, musieli nieraz pokonać bardzo wiele kilometrów. Nam jest łatwiej. Wystarczy, że wejdziemy do kościoła. Carlo martwił się, że ludzie nie zdają sobie sprawy, jak ważna jest Eucharystia. Gdyby wiedzieli, staliby w długich kolejkach, by spotkać się z Chrystusem. A więc chłopiec, o którym mowa, miał na imię Carlo Acutis, nazwisko. 10 października papież wyniósł go do chwały błogosławionych. Więc jest to młody święty, młody przez to, że mając 15 lat zmarł i młody, dlatego że kilka tygodni temu został włączony do tych świętych. Chcemy popatrzeć na jego sylwetkę życia, dlatego że jego życie, choć tak młode, było właśnie życiem szczęśliwym, pełnym i udanym. I on nam może dzisiaj coś powiedzieć, w jaki sposób przeżywać swoje życie. Kim był ten młody chłopiec? Trzeba zaznaczyć też, że miał korzenie polskie, dlatego że od strony taty babcia była Polką. Urodził się w Anglii, ale potem przeniósł się do Włoch. Kiedy był w szkole, okazał się bardzo zdolnym chłopcem. Szczególnie uwielbiał informatykę. Czytał podręczniki, z których uczą się studenci informatyki. Miał zaledwie 10 lat, kiedy układał pierwsze programy informatyczne. Jako nastolatek znał kilka języków programowania informatycznego. Tworzył algorytmy, montował filmy, budował strony internetowe. Między innymi założył stronę poświęconą cudom eucharystycznym, przetłumaczona strona na kilka języków, także na język polski. Dorośli po studiach inżynierskich zachwycali się tym geniuszem informatycznym. Mówili, że to, co zajęło im kilka tygodni czy kilka lat, aby pojąć, on to łapał w mig.
był bardzo zdolnym człowiekiem, ale to nie była jego jedyna pasja i nie była najważniejsza pasja. Tą najważniejszą pasją to właśnie była Eucharystia, można powiedzieć. Dlatego, że kiedy był już małym chłopcem, 5-letnim, uwielbiał odwiedzać kościoły. Kiedy wchodził do kościoła, całował figurki Pana Jezusa, Matce Bożej, przynosił kwiaty. Chyba najważniejszy dzień dla Karla to była pierwsza komunia święta, którą przyjął w wieku 7 lat. Trochę wcześniej jak jego rówieśnicy, bo miał 7 lat, natomiast młodzi ludzie, kiedy szli do komunii, mieli 9 lat. Dostał szczególne pozwolenie. I podczas tej pierwszej komunii obiecał sobie, że nie będzie dnia w zasadzie bez mszy świętej. I starał się temu być wiernym. Codziennie uczestniczył we mszy świętej, nigdy nie opuścił pierwszego piątku miesiąca. Często wchodził do kościoła, by adorować Najświętszy Sakrament. Powtarzał często, że Eucharystia to moja autostrada do nieba. Eucharystia to moja autostrada do nieba. Skąd u Karla taka wiara? Dziwiła się sama matka, dlatego że mówi, że ona nie była aż tak bardzo gorliwą, że często opuszczała mszę świętą, nie chodziła do kościoła. Dla niej to był w jakiś sposób wyrzut i zawstydzał ją ten syn Karlo. Mówiła: Karlo stawiał mi też trudne pytania. Jako mama czułam się z tym bardzo źle. Wiedziałam, że nie potrafię na nie odpowiedzieć. Z drugiej strony czułam się za niego bardzo odpowiedzialna. Tym bardziej, że przyniosłam go do chrztu. To prawda, że dzięki niemu wkroczyłam na drogę wiary. Nawróciłam się. Dzisiaj na mszę świętą chodzę codziennie. Adoruję też Najświętszy Sakrament, tak jak on. I także pytamy, jakim bym chłopcem. Niczym, można powiedzieć, nie wyróżniał się spośród swoich kolegów, poza tym, że był bardzo lubianym człowiekiem. Był bardzo radosnym. Także lubił przyrodę. W tym miał 4 psy, 2 koty, opiekował się nimi. Więc był bardzo radosnym człowiekiem, bardzo uwielbiał grę w piłkę, także i nawet tę grę na komputerze, ale założył sobie, że będzie tylko 45 minut grał na komputerze, wyznaczył sobie limit czasowy i tego trzymał się. Dlatego, że wiedział, że ważniejsze sprawy od komputera, od tej pasji informatycznej, to właśnie życie. Bracia i siostry, patrzymy na tą wyjątkowo młodą postać jako przykład tego życia udanego, pełnego i szczęśliwego. I on swoją postawą, swoją wiarą, swoim radosnym podejściem do życia zarażał innych, promieniował. Przemierzając tą drogę adwentową, mając na sercu wiele intencji, patrząc na ludzi, którzy odeszli od Pana Boga, myślę, że to jest dla nas recepta, aby po pierwsze być szczęśliwym, ale tak, żeby oddziaływać na inne osoby, aby, tak jak Karlo, można powiedzieć, nawrócił swoją mamę, nawrócił swoich kolegów, dlatego że także polubili chodzenie do kościoła, modlitwę, zapałali takim pragnieniem odkrywania Chrystusa. I my, jako chrześcijanie, powinniśmy mieć w sobie też tą ambicję, którą nosił Karlo w swoim sercu. Tą ambicję, o której powiedział, że być zjednoczonym z Jezusem to mój program na życie. Być zjednoczonym z Jezusem to mój program na życie. Na życie udane, na życie szczęśliwe, na życie pełne. I być może wtedy inni, którzy są daleko od Pana Boga, których dom może niszczeje, których życie się wali, patrząc na życie radosne, szczęśliwe przy Panu Jezusie, może też odnajdą swoją drogę, tą adwentową drogę do Pana Boga i nawrócą się.
Dlatego w tej Eucharystii uczestnicząc, dziękujmy za także takie przykłady dla naszego życia. Przykłady ludzi, którzy są zachwyceni Panem Jezusem, którzy kochają Pana Jezusa. Kiedy się rozglądniemy wokół siebie, być może znajdziemy tych, którzy nas pociągnęli do wiary, tych, którzy nas zakazili tą właśnie dobrą wiarą, dobrym właśnie takim pragnieniem, aby być zjednoczonym z Chrystusem na co dzień i cieszyć się życiem szczęśliwym, pełnym i udanym. Amen.